Cześć, witajcie, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym customie z gry Tomb Raider, custom pod nazwą Monastery of Talion, ale słuchajcie, dzisiaj zaprosiłem do wspólnej zabawy, nie zapominajka jest ze mną. Cześć, witam wszystkich. Tak, zagramy sobie, słuchajcie, w custom autora Pryne Croft chyba, dobrze to wypowiadam, ocena 9. Tak, i tutaj słuchajcie, wracamy do takich klimatów z Tomb Raider 2, właśnie do klasztoru. Lara dowiaduje się z bardzo starej księgi, którą znalazła dawno temu w klasztorze Bark Chang, chyba dobrze to też wypowiadam, właśnie z TR2, o innym artefakcie Talionu, który podobno znajduje się w opuszczonym klasztorze, więc udajemy się ponownie do Tybetu, aby znaleźć właśnie ten klasztor i artefakt. Ale tutaj okazuje się, że też będą nam po piętach będą nam deptać ludzie Bartoliego. Także nie wiem, skąd oni się tu wzięli, ale jeszcze będą nas tutaj męczyć. Jakieś niedobitki. Niedobitki jakieś. Więc zobaczymy. No to co, zaczynamy? Tak, jedziemy. Dobra, jedziemy. Ja bardzo lubiłam Barkchang, czy tam Barkchang, tak, i nigdy nie wiem, jak to wypowiadać. Ale to był jeden z moich ulubionych poziomów. I taki długi, nie? Te młynki, te zbieranie. Dużo się tam działo, Puławek dużo i w ogóle. Fajne to było. Podgłośnie. Lara, jaka jeszcze ładna, jaki ma długi warkocz. Tak, tak. Kosmos. Jest taka z dwójeczki, chociaż to jest silnik z czwóreczki. Ale jest menu kołowe. Nie patrz, nawet nie. No rzeczywiście, teraz. Jest w ogóle śmiesznie, bo patrzyłam wcześniej, czy ten custom się uruchamia i w ogóle, to ten mała apteczka jest napisane, że to jest Small Medicine, a duża, że Large Medipack. Jakoś tak dziwnie. Rzeczywiście, no teraz patrzę. Wow. Dobra. Pistolety mamy. Panterka. I trzy flary. Dobra, już Ania mówi, że coś wyskoczyło. Tak. Dobrze wiedzieć. To ja idę. Na szczęście mocne nie są, także. Dobra. Mam tu. Dobijam, okej. Okay. Przy kościu trupku jest ten amunicję. Podgany są. Właśnie, jeśli chodzi o... A nie, to nie amunicja, jest jeszcze shotgun, tak? Nie, znaczy jeszcze samą shotgun amunicję. Jest. Aha, Boże, faktycznie. Myślałam, że to jest kość. Ładnie, no ładnie. Bym pominęła. Ile mamy naboi w ogóle? Jak to... A, 12. Chciałem jeszcze spojrzeć, słuchajcie, na... 6 sekretów mamy tutaj. A, tak. Ile tak mamy sekretów? Czy tutaj gdzieś na górę coś? Teges? Szmeges? Niekoniecznie. Idziemy dalej chyba, tak jak tak, ścieżka poszłam prowadzi. Dalej i mam cutscenkę. O, dobra, no to już idę. Ładnie. Też podobna taka była miejscóweczka, nie? Tak. I po drugiej stronie był skuter, pamiętasz? Z dwójeczki było coś takiego. Taka przepaść i tam trzeba było właśnie dojść to do tego domu. To może nawet ta sama lokacja w sumie. No, tak może tak być. Identycznie. A, czyli tu takie jakieś zejścia na dół. No dobra, zobaczymy. Czy... Pytanie ciekawe, czy można wejść do wody? Czy ona zamarznie? Czy ona nie zamarznie na mnie? No. Tutaj gdzieś schodzimy może niżej, czy jak? Tak, właśnie próbowałam, tylko nie trafiłam sobie na klocek. Okej. Okay. Ja jak zwykle spadam. Luzik. Dobra, tu jest coś. Tu jest chyba jakaś drabinka, czy coś? No właśnie, tu na przykład jest drabinka. Tak, to no ja też. Tak, ja oj, spadłem. No jest drabinka. Ale wiesz co, może... No i to jest woda. No jest pasek zamarzania, nie? Więc kurde, nie wiem co z tą wodą. Ja na razie nie wpadałam tam, ale nie wiem. Zależy, czy coś tam jest w ogóle. No właśnie, tutaj się rozglądam, ale... Idę na razie może tak jak prowadzi, dobra? Te klocki tutaj, tak przy samej wodzie. Ja poszłam w drugą stronę w ścianę, ale tu chyba nic nie ma. A, tutaj trzeba na łapkach. Nie wiem, idę gdzieś na łapkach. Ale czy to jest... Ona ma tutaj takie ruchy, że odskakuje do tyłu, czy coś? Jej, nie wiem tego. Czekaj, zaraz zobaczę. Nie, ani do góry, ani do tyłu, nie. Aha, tutaj dalej jest ta... Dobra, no tutaj jest cały czas idzie się na łapkach. Jesteś na samym dole gdzieś? Tak, jestem na klocku, ale chyba widzę te łapki, także... No, tak trzeba obejść sobie dookoła wszystko. Jeszcze tutaj patrzę w dół, gdzie ta woda jest. Czy nie ma czasem, wiesz, jakieś luki czy coś, nie? Ale nie, na razie tu nic nie widzę. Co, odskoczyła do tyłu? Nie. Nie, bo idzie cały czas łapkami.
No bo tu jest koniec i... A nie idziesz dalej łapkami? Tak... tak obeszłam taki blok dookoła. No, i... a jeszcze dalej idź. Idź jeszcze aha, dalej. To się dalej idzie. No, ja też myślałem. Mhm. Właśnie. Mi się wydawało, że tam jest koniec. Tak, ja tak sam. Oj, wpadłem do wody. W ekranie ładowania jest... No, kurde, odskakuj. Ten taki... taki Budda, pamiętasz go? A, taki no, wielki. On był super. Też. Nie mogę się złapać, no złap się. O, tak. No i tu jest czołgane jakieś. Ała, dostałam w łeb. Zaryłaś o sufit? Tak. To ja tak samo. W wodzie, nie, w wodzie nie ma nic, bo byśmy coś widzieli, nie wiem. No właśnie, wydaje. Też mi się tak wydaje, że... No chyba, że jakiś sekret tam pływa. Bo ta muzyczka jest też świetna, zmienia się. Dobra, mam tu flary, idę. Dobra. Jezu, poczekajcie, dajcie wyjść. No nie z shotguna, na litość. Nie bo to jak w nietoperki shotgunem. No cóż, może to są jakieś stalowe nietoperki, nigdy nie wiadomo. Ale wygląda jakby miał, nie wiem, mokry tyłek. Patrz, nie przyjrzałem się na wiecie. Nie bądź ciemno. Za dużo patrzenia na tyłek, Lary. Mam naboje do shotguna obok trupka. Tak a propos flar, coś bym zobaczyła tutaj chętnie. No właśnie. Teraz gdzieś tak. Tu leży za tą jedną kolumną. No jest trupek jakiś. Aha, i tutaj no, są naboje. Aha. A czekaj, tu jest jakiś korytarzek. Aha, i apteczka jeszcze w takiej wnęce. Zaraz aha. Obok. Okej. Okay. W tej ciemności. To odpalę jeszcze raz. Masz apteczkę? Tak, mam. Dobra, no to wszystko. Idziemy chyba tutaj na górę, gdzie są te takie diamenciki. O nie! Ej, nie byłam przygotowana. Gdzie ja zapisałam? Nie, muszę jeszcze raz zebrać tą amunicję. Bo zdechnę tu. Jezu. No, spadają. Jezu. Najgorzej je ruszyć. No. Stójcie, już nie kulajcie ale, się. Nie blokuj się. A dobre to było. Tu jest no, jakaś... To... Masz to? No właśnie, czekaj, buję. No. Musiałam mnie dorwać. To jest samonaprowadzająca się, no, może co. No, właśnie. Tutaj jakiś trup w tej wodzie, ale kurde... Rozejrzę, ale tu nie ma nic. Dobra, kurde, masz poszły. To. Dobra. No to słuchaj, no to tutaj tylko do góry chyba, nie? Musimy się wspiąć. Mhm. Nic tu nie widzę. W tej wodzie jest trupek, ale on nic nie ma. Okej, dobrze. I tu chyba będzie trzeba zrobić z tej drabiny. Aha, bo to jest taka woda zamarznięta. Tak? O, a ja chciałem skakiwać i pływać. Okej, dobra. Można sobie pochodzić. Aha, ale to czekaj, jak to odskoczyć do tyłu? W którym to miejscu, że tak spytam? Ojej, tego to ja nie wiem. Kurde. No bo trzeba odskoczyć do tyłu. No tak, ale bez sensu. O. Może jakoś tak na środku? Na lewo? Nie. Albo na środku? Bo tam jest taki rożek, nie? Jak się... No aha, tak, właśnie, tak, faktycznie. Na samym środku, tak jakby między i bez jedną łapek, drabiną. No. Mhm. Ale wejdź tak troszkę wyżej. Tylko żeby też nie zaryć o sufit. No i ona wyląduje na tym rożku, nie? Dobra, jest. No właśnie, też to mam. Dobra, to idziemy dalej. Co tutaj dalej mamy? Rożki. Musimy się dostać wyżej. Dalej są rożki. Jezus. Uwielbiam rożki. No zaryłem, no i oczywiście spadłem na dół. Kurde. A jest jakaś różnica między jedną stroną a drugą? Nie. Tak. Nie wiem. Jest coś do góry. To może taką... Aha, tu tak idzie, dobra. Aha, i tu jest jakieś przejście na prawo, a tam jest jakaś jaskinka. I tam jest jakaś skrzynka dalej. Skrzynki poszła. To co, idziemy do skrzynki najpierw, no, nie? No, to wygląda jak jakiś obóz tajny czy coś. Coś tu można jest. Rozbić skrzyneczkę? Niekoniecznie, nie, a można ją otworzyć? Jest klucz. Aha, jest kluczyk. Przy trupku. Dobra, nie mamy wiem, czy to? Coś jeszcze, bo mi się tu wszystko zlewa. Muzyczka się ten włączyła, jak się zabiera kluczyk. Ej, ja tej muzyki prawie nie słyszałam. Nie, bo fajna jest, wiesz, dwójkowa. A, dobra, teraz. Przyjemnie.
Nice. Dobra, ten klucz się jakoś nazywa? Co to jest? Monasteriki, okej. Okay. No to dobra, mamy klucz do świątyni. Już jest jakiś blok. Tak. No to coś. Co my tu mamy? Co tu jest? Tutaj... Jakaś dziwna wnęka. No właśnie, ale to można przesunąć no, może coś? Nie, nie, niekoniecznie. Dobra. Ale odpalę flarę. No i... A tutaj jakaś jaskinia. Topelki są, tak? Topelki spadają. Ale to śnieg pada. Ale nic nie widać. Ale jeszcze patrzę tutaj, bo... Na górę? Nie, niekoniecznie. Dobra, czy sopelki spadają? Wydaje mi się, że nie. Nie, dobra. Nie przebiegałam tak chyba bezpośrednio. Aha, bo tu jest jakieś przejście przez taką białą jaskinię i po prawej stronie jakieś takie minimalne przejście. To chodź te minimalne może, co? Dobrze. O, Jezus Maria! Już. Dobra, Bartoli! Kurde, yes. O, nawet dwóch. No. Dobra. Ja pamiętam ich z dwójki, oni byli masakra, nie? Jeszcze no, był taki jeden, co tak pruł też tym Uzi, pamiętam. I dużo ich było w ogóle w tak. Dwójce. Ojej, a tu jest jakieś zejście na dół. No, to jest, o Boże, to teraz nie wiem. To teraz, słuchaj, nie wiem, czy tu, czy... No, czy my wrócimy tutaj, jak spadniemy. Ten słup... Wygląda jakbyśmy mogli wrócić. No właśnie, ten słup z tą lampą to nie jest drabina? No niekoniecznie. Nie, chyba nie. Mhm. Wyszłam niżej, to jest... Boże, co to jest? Skrzynkę można rozbić. A tu jest jeszcze jedna taka jakaś skrzynia za tymi skrzynkami. Co to jest tu? Oto. O, ja wpadłem. No ale to można rozbić, okej. Okay. No, właśnie. I coś można. Tu jest. Mhm. Apteczka duża tak. I... Coś jeszcze. Jakieś amunicje chyba. Shotguny, okej. Okay. No ale kurde, korci mnie tam to białe też tata. No właśnie, i też nie wiem, czy my tam wrócimy, czy nie. No dobra, to chodź, są zobaczymy. Jakieś zamknięte drzwi, czekaj, to jest jeszcze jedna skrzynka. Aha, tu też nic nie ma. Oj, a to chyba te brązowe trzeba będzie przesuwać. Czy to nie jest jak... A nie, to jest dźwignia jakaś dźwignia. Jest. Mhm. Pokaż, zobaczymy, co dźwignia. No zobaczymy, co to robi. Aha, ten domek. Mhm. Zastanawiam się, te skrzynie brązowe da radę? Poczekaj. Mhm. Nie. Aha, dobra. Zmyliło nie, mnie to. Nie, właśnie. Okej. Okay. No to nie. No to nie. Nie to nie. Łaski bzy. Tak, łaski bez. To może tutaj jest tylko ten domek. Poczekaj. No właśnie, uziki. Dlatego ono. Patrzę. Rozbijam wszystko. Naboje i Uzi. Dobra. Okej. Okay. Za spokojnie. Sobie herbatkę jakąś pili. Rozbijam to ewentualnie wszystko. Wódkę. Chyba wódkę. Żeby się rozgrzać. No. No nie, rozbijam te skrzynie, a tutaj... A jeszcze flary jakieś. A jeszcze tutaj są jakieś flary, dobra, mam to. No i co? Aha, bo ona nie może zejść przez tą skrzynkę. Wiecie co? Odpalę wam tą flarę, żeby było łatwiej. No i to by było na tyle? Aż dziwne coś. Ja coś czuję, że któraś z tych skrzynek to jest do przesunięcia. Mam chyba takie tak. Wrażenie. Na samym końcu jest jedna. A. Która się przesuwa. Jest, dobra. Tylko pytanie, czy coś, czy trzeba ją gdzieś postawić, czy coś za nią jest? Zaraz zobaczymy. Do czego to? No tu jest jeszcze jedna do przesuwania za nią. Aha, aha. O matko. Mam nadzieję, że się nie zablokuje teraz. No na razie tylko zobaczę, co za nimi, nie? Zobaczmy no najpierw. Właśnie. A później ewentualnie... Bo to znowu może być taka zagadka, że się robi most jakiś. Tam jest jakieś przejście kłócone. A, dobra, jest przejście kłócone. Kurde, a tam ta jaskinia. Ta czas za mną chodzi. No. Cały czas idziemy gdzieś dalej. Cholera. Zobaczę, jak dojdziemy. No. Wiesz co, ja się cofnę save'em. Zobaczę, myślisz? Co jest dobrze. W tej jaskini. Tylko co to było tu może? Nie. Ja w sumie save mam allowed. 22, gdzie na przykład?
To jest mój dobry save? Tak, to jest mój save, dobra. No w sumie ja też jestem, ale zobaczę. Okej. Okay. Co to tutaj jest? Aha. Wow, jakieś przepaście. No właśnie, wpadłam w nią. Myślałam, że to jest woda, to jest jakaś taka przestrzeń. Rany boskie, ale to jest strasznie też duża przestrzeń jest. I tutaj jest, widzę manki, tak. I tam jakby do tego trupka. Okej, okay. Może będą wam potrzebne dwa klucze na przykład, kurde. Ale by było. To co robimy? Wracamy się, czy tutaj już zostajemy? No zostajemy, zobaczymy co tu. Ja zostawię ten save tamten, dobrze, jeden. Dobrze. Mhm. I ten, i zobaczę co tu jest. No idę manki. A to do tego trupka? No właśnie, czy... nie wiem, tak jakoś to wygląda, nie? Jakby to szło. Ja tu poszłam na lewo bardziej. Aha, ten trupek nic nie ma przy sobie. Tak? Już jesteś przy tym trupku? Znaczy, no bo tak poszłam na lewo i tu jest przejście. Aha, można, tak. Okej. Okay. Tylko tu nic zapiszę. Nie ma przy nim. No, a ja idę na ten manki, zobaczymy. Na ten manki to... Gdzie to prowadzi dalej? Tutaj... A, trupek nic nie miał, tak? Tak, nic nie miał. No, tu można zejść jakoś bezpiecznie? No można. Tak jakby... Tak jakby tutaj było po prostu zwyczajnie zejście. Jakieś takie bezpieczne zejście. Na dół. Tam jest jeszcze jeden jakiś trupek. Jesus. I który ma apteczkę. Cholera, warto by było ją garnąć. Widzisz go? Czy jeszcze okay. Idziesz mam? No właśnie skończyłam manki i zobaczę, czy się rozglądam, gdzie tu... Aha, to jest przeskoczenie na drugą stronę. Cholera, a chyba, że spuszczałeś się tam na dół. Tak, tak, zjechałem troszeczkę na dół. Okay. I tutaj jest, no jak zejdziesz troszkę niżej, to nagle zobaczysz właśnie... O Jezus, zjechałem na dół. To niedobry pomysł. Jest taka jaskinia po drugiej stronie i tam są fajne rzeczy. O, cholera. Może tam jest sekret jakiś. Może ta cała jaskinia jest sekretem tutaj. Tylko nie wiem właśnie, czy to nie byłoby z tego trupka, co tam byłaś, to nie byłoby lepiej tam zeskoczyć. Aha. Kurde, chyba tak. Ale to... Widzisz to? No, widzę, widzę. Że teraz co, już teraz nie wejdę na tą manki? Serio? Nie da rady. I ty tam na tym rożku się nie da stanąć. O, Boże. No wiem, który rożek, zjechałem. Mhm. Wrócę się jeszcze raz, wiesz? Spróbuję z tego trupka, gdzie byłaś. Okej. Okay. No ja tu przeszłam. Aha, bo kawałek się da przejść. Tak? Jakby przebiec po tym rożku. Tak dziwnie trochę. Bo to można ewentualnie by było z shift. Jezu, spadłem, naprawdę. Nie będę. Ale i tak wydaje się trochę daleko. I co, z rożka z shifta nie? Nic? Z shifta jeszcze nie próbowałam, ale... Poczekaj, bo ja tak przebiegam przez krawędzie po prostu. Coś a la banana takiego? Czy nie? Nie, a, bo to sobie jak. Ona dobra, tak wiem. Krawędź zahacza. Też tak często robię, no dobra. Nie, kurde. No, za daleko. Powiem ci, że z shifta nie za bardzo. Za daleko tam jest. Nie. Trzeba jakoś inaczej. No właśnie od tego trupka, nie z góry tam? No, nie wiem, a próbowałeś? No właśnie, zjechałem na dół. Nie, złapałem się. Zrobiłem taki obrót na tym rożku. Pełen rozbieg. To jest sekret. No, to tak myślałam właśnie. Ale dużo fajnej dobroci. Load zrobię. Gdzie jestem? Ale jak stąd teraz wrócić? O, cholera. Tu? Nie. Nie wiem, jak stąd wrócić teraz. Łoż. Kobieto. Nie wiem, zjechałem gdzieś na dół. To ma być tutaj? Czy my tutaj? To tak ma być? No tak, tutaj jest normalnie. Jezu, wystraszyłem się. Wystraszyłem się. Okay. Uroczo. Ten. Uroczo. No. Uroczo, ja ci mówię. Wystraszyłem się i to. Poleram. Jezus, nie mogę tam trafić teraz. A bierzesz taki rozbieg na tym rożku? Cały nie, rozbieg? Nie, bo ja ten, do tego trupka, dobra. A teraz w ten sposób trupka. Chcesz?
No, bo tam nie umiałam za bardzo. Jezus Maria, nie wiem, czy my tutaj dobrze, że to przeszliśmy. O, trafiłam tam trochę cheatem, ale nieważne. Nic nie szkodzi, trzeba sobie radzić. Aż ten, szczeszeczka taka złota jest. Tak, tak, ale wiesz co? To zejście na dół jest jakieś. No jest zejście konkretnie na dół, a jaki my mamy klucz? Bez sensu, mamy jakiś klucz przecież, no jakiś, tak? Do monastery, coś tam. No to nie, bo tutaj potrzebujemy klucza, wiesz, do jakiejś takiej, do jakiegoś domku. O, to może jednak dobrze. Cholera. Faktycznie, to może dobrze, że musimy. Ojeju! Ojeju! Ale proszę państwa, proszę po kolei. Oni zostawiają dobrocie. No, właśnie zostać. Widzę. Po tym chodzić. No i wyszło, że kurczę, mieliśmy iść tam. No. Ale zdobyliśmy sekret. Tak, sekret. Ale przynajmniej wiemy też, co tutaj jest i nie będzie nas gryzło sumienie. A tu w boczek jest jakieś przejście? To co no, to jest za nie, przejście? Wszystko pozamykane. Wszystko jest tutaj pozamykane. Mhm. To pewnie będziemy musieli jakoś wysadzić, nie? No, żeby przejść DMT, dalej. No. Faktycznie. No dobra, to spinamy się z powrotem. No, musimy wrócić się niestety do tego miejsca, gdzie te skrzynie tam były. I jednak moja intuicja, żeby pójść tam najpierw była, ale dobra. Była dobra. Mnie korciło po prostu, myślałem o tym. No, wiem. Wiem, jak to jest. Ale wiesz, no to też by było głupie, no custom nie może tak być, nie? Żeby... No. To raczej się chyba nie spotykam takie momencie nieliniowe. Tak, że, w pewnym że momencie musi się to łączyć. Mm-hmm. Chyba, że na przykład. Aha, no, chyba, że na przykład jest to tylko lokacja poświęcona na sekret, no nie? No to można. No właśnie. Pominąć. No wracam się, cały czas tak samo i to wtedy, gdzie mieliśmy iść. Aha, nie tutaj. Aha, bo tutaj oni są. Jezus, jeszcze raz muszę ich wykończyć, sorry. No, ja chyba też będę musiała, bo ja się cofnęłam save'em, więc... Wszystko to to może z shotguna lepiej, co? W sumie dobrze, że nie są tacy mocni. Ostatnio oglądałam wasze eksperymenty z Sylwkiem właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Z kamerkami i z tym pociągiem. No. Jak ja uwielbiam w ogóle poziomy z pociągami. Ja tak samo. No. Tak po prostu ten to jest jakiś kosmos z tymi przeciwnikami, co tam się dzieje. No. Tak upchane, nie? Na czterech wagonach. Po prostu niesamowite. Ale mało jest tych customów, szkoda. No właśnie. Tym pociągiem. Przeważnie jak są w jakichś paczkach z innymi chyba levelami. Tak, albo tak. Tak, też jako jest taki, często. Tak, jako dodatek jakby jakiś tam, gdzieś jakiś level na przykład albo coś. No. Tak. Ale żeby tak tylko działa się akcja, no to nie, mało jest. Ja też bardzo właśnie lubię te pociągi. No. Dobra, jeszcze raz. Też jak grałam z Torgusem w Coyote Creek, to tam było też Coyote level Creek. Też był. Z pociągiem, też był. Bardzo fajny. Jedyneczka? Tak, jedyneczka. No to jedynka razy. To, no, dwójka moja nieszczęsna, Jezus. No też będziemy przechodzić, jestem ciekawa aż teraz. No, jestem ciekaw jak wam pójdzie. Czy będziecie sfrustrowani tak jak ja? No, zobaczymy. Zbieram te wszystkie rzeczy znowu tutaj, wszystko. No właśnie, rozbijam ja też te... tylko patrzę, czy... Nie, bo już nie pamiętam. Właśnie też nie pamiętam, które miały coś, a które nie. No tu były tylko te uziki i z jednej strony były flary. No to jeszcze raz to wszystko tu przesuwam, te dwie skrzynie. No. Jeszcze tą jedną i będzie. Odpalę flarę. Tu są te Uzi. W tym rogu tam chyba jeszcze coś było. Tak, jakieś flary chyba tu. A ona się, były. Że tak powiem, turla? Nie turla się tutaj, okej. Okay. O, tutaj. Dobra. No i tutaj jesteśmy. Aha, dobra. Dobra, weź to. Dobra, to jest to miejsce, gdzie zakończyliśmy tak naprawdę. A to można przesunąć?
przesuwasz? Tak, przesuwam, przesuwam. Dobra. No i w sumie tu... Aha, to trzeba odskoczyć do tyłu. Tu mamy. No jest jakiś kluczyk, wiesz, za kratą. Uh-huh. Za kratą. Jak wejdziesz na górę. Okej. Okay. Masz drabinkę. Dobra. Już się czołgam. Wezmę sobie może apteczkę. No ja już musiałam wcześniej wziąć, bo mnie poharatali. No, no, no. Zapomniałem o nich w ogóle. O nie. Wejście. Serio. No, coś jest? Aha, tu jest, są jakieś kolejne skrzynki, faktycznie kluczyk jest. Kluczyk jest za ten. Uważaj, jak będziesz tam dalej pójdziesz, to wyskoczy ci. Uh-huh. Jeden z drugim. Jeden z drugim. Tak. Aha, czyli my tutaj musimy jakieś parkury chyba na górę, co? Uh-huh. Słyszę jakieś ognie i łańcuchy. Ja na razie słyszę oddechy tych kości. No, panie. Zostawili coś? Zostawili coś do Uzi, tak, o. Tak, tak, tak. Jak tu wejść na górę? Gdzieś tu? Widzisz, w górze są takie ognie, nie? Tutaj chyba będziemy musieli jakoś... Ojej, no, no, jak ja nie lubię ognie. Też nie lubię. Dobra, jestem gdzieś wyżej i teraz trzeba tutaj skakać, tak? Tylko, że są też dwa przejścia. Aha, dźwignia jest, do dźwigni. A tutaj coś jest za tymi skrzynkami? Tak, do Uzi. Aha, super. Idealne miejsce to ognie, naprawdę. Po bokach są skrzynie, nie? Tak. To znajdźki są jakieś, to na razie może zabiorę te znajdźki. Aha, to ja stąd nie skoczę. Tam jeszcze pójdę, no, zobaczę co tam jest. Ciekawe, czy dźwignia nie będzie jakąś czasówką. I potem trzeba szybko wrócić się przez ognie. O nie! Nawet nie mów. A tutaj co tu jest? A tu łańcuchy są dalej. Nie, no to trzeba zrobić tą dźwignię. A. Dobra. Są tu jakieś znajdźki, dobra. Cieszyłem się. Po drugiej stronie nie ma nic. Znaczy też jest skrzynia, ale... Aha, ale to czekaj, to ty poszedłeś do tych łańcuchów, czy... Nie, 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 tam... nie. Jestem na samym środku, mam zamiar robić... mam zamiar robić te ognie. Okej. Okay. Ale czekajcie, czy ja przeskoczę przez to? A, ale tam się pali chyba cały czas ten jeden. No właśnie, czy będzie można przeskoczyć to na przykład? Właśnie nie wiem, kurczę, czekaj. O, Jezus. Matko. Bo... Wiecie, bo może to... No zgaś się! Nie. Albo... Na rożek. Nie, no to się przecież... No ale się człowiek pali. Ewentualnie obejść to dookoła? Nie wiem, bo na tym jednym to mi się udało stanąć. No to ja też właśnie jestem, ale jak to teraz synchronizować, żeby... Nie, to się nie da. No. Kurde. Masz pomysła? No. Nie wiem za bardzo. A, bo to tam do tej dźwigni. Kurde. Jeju, ale to szybko się zapala, No, jak ona przeskakuje, to się zapala. Kurde. No. Bo ja próbowałam z tamtej strony, gdzie były te skrzynki. No i? Ale tam... No nie wiem, może by się dało, ale ja nie mam... Albo nie mam umiejętności, albo... No, wiesz co, udało mi się. W momencie, kiedy... gaśnie, to można przeskoczyć i złapać się tego rączkami. Trzeciego, tego trzeciego na łapkach. Mhm. Ale, ale to jak przez ten drugi przeskoczyć... Aha, dobra, już ogarnęłam. No, no, no. Ponarzekaj troszkę. Tak. Dobra, jesteśmy. Tylko proszę was, żeby nie było jakaś czasóweczka. Właśnie. A, kluczyk. Dobra. Kluczyk, okej. Okay.
Byle nie dobra, czasówka. byle nie czasówka. I czy tu możemy jakoś zejść jakoś bezpiecznie, czy coś? Muszę przez te ognie znowu? Nie, taką mogę tylko. No dobra, trochę życia straciłem, ale to nie szkodzi. Wracam po ten klucz, dobra? Mhm, no ja też. A później pójdziemy na te łańcuchy. Też tak myślę. Muzyczka się fajna włączyła. Co to za kluczyk, że tak spojrzę? TNT! O! O! To będzie to. Okej. Okay. No ale widzisz, przynajmniej wiemy, gdzie wtrynić, nie? No, przynajmniej. Tak. Ale też jestem ciekawa tych łańcuchów. No łańcuchy tam są. Nie wiem, co tam dalej jest. Więc... No. Zmierzam tam. Dobra. Popaj tu. I łańcuchy. Jak to wygląda? Coś za łańcuchami? Coś teges? Nie? Serio? Trzeba sprawdzić. No, dużo sekretów mamy. No właśnie. A tu, z tej mańki? Też nie. No dobra. Czy tutaj ktoś coś wyskoczy? Shotguna mam. Właśnie bym poużywała tych innych broni. Na górę? Dziwnie się wybiera w tym menu kołowym. Jak już nie jestem przyzwyczajona. To się coś przesuwa? Co to jest? Czekajcie, o co to na pewno... No, na górną skrzynię, to na pewno. To co, robimy jakiś mostek chyba. No chyba tak. To czekaj, która jeszcze tutaj jest do przesunięcia? Ta nie. Ta tutaj chyba. Tak. To nic, to trzeba zrobić. To trzeba zrobić taki mostek. Zobaczymy, co jest za nią. Ta się przesuwa. Boż. No. Bo to też może być. Może to sekret jakiś? No może. Bo w sumie klucze już mamy. Klucze to... mamy, więc możemy tam się udać, nie? A... No. Takie w sumie te sekrety niezbyt poukrywane są też. To czaszki dają. No na razie co? Mamy jeden, tak? Tak. No. Myśmy zaszaleli. No odsuwam to od ściany. Co to jest w ogóle? Co tutaj jest? Tu coś jest? Wejdź no. Kurde, tu nie ma nic. Żartujesz. No nie ma nic, chyba że... A czekaj, to może... służy do jakiegoś podsadzenia się tu, gdzieś klapa jakaś jest, aha, czy coś. Albo... Ej, bo... A tutaj tu widać, można. Jakby coś było na górę, no. Aha, jest. Mhm. Chyba. No, tak, 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 jest dobrze, z tej dobrze strony. Mówisz, dobrze mówisz. A to nie dałobyś rady z tej skrzynki po prostu no, wiesz, wyskoczyć? No jest cholernie sufit tak. A tu jest jeszcze, i wiesz co, jak ta skrzynia, na której ona stała, nie, ta górna. No. To weź jeszcze ją, tą dolną przesuń, to tu jest dźwignia. Aha. Tak. O Boże. Nie, nie mam pytań. Weź tą dźwignię, to padniesz. Okej. Okay. My jesteśmy hardcore, my się nie bawimy w takie rzeczy, proszę was. Jak zobaczysz, to padnie. Aha. Nie mam pytań. Można i tak. No ale to było łatwe w sumie, żeby zrobić to w ten no, sposób, wiem. Jak myśmy zrobili, no. Okej. Okay. No wiecie, my sobie nie ułatwiamy życia. No, pewnie. Co tam będziemy? Tak. No dobra, no to co, robimy teraz jeszcze taki most. Znaczy, ja już wskoczyłam z tej skrzynki tu na górę i tak? To są jakieś aha. Znajdźki. No to i to jest sekret. No, widzisz. Dobrze. To ja jeszcze sobie dosunę to i... Bo ja jakoś chyba to robię. Dobra, i myślę, sposobem. Że możemy powoli chyba kończyć. Będziemy kończyć, tak. Chyba, godziny, że... No. No. Chyba, że dojdziemy jeszcze do TNT, czy nie? Już nie zdążymy? Znaczy, no możemy dojść. To będziemy mieli jakieś 40 minut. Aha, nie, dobra, no to nie. To tylko jeszcze sobie znajdźki wezmę. Mogę dobrze. Tutaj coś wziąć? Ja sobie tutaj czekaj, stanę to, przed łańcuchami. To ja robię. Ja tam jakoś tak z kosem skoczyłam. Tak, a ja tutaj dosuwam niepotrzebnie te skrzynie. No, ja no właśnie też myślałam, że trochę bez sensu byłoby aż tak
Tamte skrzynie były chyba tylko po to, żeby tą dźwignię, a przy okazji ten sekret, nie? Jakby ktoś zauważył. Rzeczywiście, ale mamy sekret. Przyjemnie, na koniec odcinka. Zabieram wszystko. Dziękujemy wam za dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dajcie znać, czy wam się podoba takie klimaty dwójkowe. Zapraszamy na kolejny odcinek. No i co? Do następnego, nie Aniu? Tak, do następnego. Pa, pa.